Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niestety dzisiaj, pomimo przeniesienia terminu, żeby mogły się odbyć nasze rozmowy na żywo, nie udało mi się odbyć, zorganizować tego spotkania na żywo. Obowiązki duszpasterskie wezwały mnie również w sobotę wieczorem, a więc postanowiłem przynajmniej nagrać moje odpowiedzi na pytania spod posta. Standardowo mam włączony filtr najlepsze komentarze i na kilkanaście, mam nadzieję, może kilkadziesiąt pytań uda mi się odpowiedzieć i mam nadzieję, że już w przyszły piątek normalnie wrócimy do naszego trybu spotkań na żywo. Czy byty duchowe, to jest pierwsze pytanie, na przykład anioł stróż, są w stanie oddziaływać na materię? Na przykład sprawić, że dany przedmiot się przesunie, albo podtrzymać za rękę upadającą osobę. Tak, jest to możliwe. Nie jest to, powiedzmy, taki zupełnie naturalny sposób działania dla tych istot, natomiast są one w stanie wpływać na materię poprzez swoją wolę i tak są w stanie tutaj dosyć wiele zrobić. Zły duch, dlatego też może niektóre cuda tak zafałszować, tak? Może dojść do jakiegoś pozornego uzdrowienia, a zwykle takie uzdrowienia później z czasem sypią się i sytuacja staje się jeszcze gorsza niż wcześniej. Dlatego tak ważnym cudem jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, bo władzy nad duszą nie mają żadne istoty poza samym Panem Bogiem. A więc żeby powrócić, żeby dusza wróciła do ciała, potrzeba tutaj faktycznie boskiej interwencji. Dziękuję za materiał o Opus Dei. Czy można prosić o podobne materiały dotyczące rycerzy Kolumba i neokatechumenatu? Wydaje mi się, że schemat ich działalności jest podobny do tego, jak może działać Opus Dei. Myślę, że byłby to ciekawy cykl o sektach, w cudzysłowie, w Kościele. O neokatechumenacie już był materiał. O rycerzach Kolumba nie planowałem materiału, ale jeśli będziecie się go domagali, to pewnie prędzej czy później taki materiał nagram. Jeśli chodzi o Opus Dei, to bez wątpienia tutaj powstaną jeszcze inne materiały. To jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa z tym materiałem, bo zgłosiło się do mnie stosunkowo dużo osób, czy znanych mi, czy nieznanych mi, z których niektóre potwierdzały te krytyczne komentarze, czy krytyczne uwagi zawarte w tym materiale, a inni z kolei twierdzili, że nie, oni takich doświadczeń nie mają i mają właśnie dobre doświadczenia, a nie złe. Co oznacza, że sytuacja jest niejednoznaczna, co też w tym materiale zaznaczałem, że to pewnie tak właśnie będzie. Ze strony samego Opus Dei dostałem kontakt do księdza, z którym najprawdopodobniej będę mógł porozmawiać, być może właśnie będę mógł też na żywo o tych zarzutach z nim porozmawiać. Także tutaj ten wątek na pewno będę jeszcze kontynuował od, powiedzmy, ze strony tych osób, które raczej pozytywnie się wypowiadały o Opus Dei. Padało to pytanie, po co atakować Opus Dei, skoro to jest i tak najbardziej konserwatywna część Kościoła. No i moim zdaniem jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne, żeby ustalić, jak jest. W sensie, jeśli są tam jakieś elementy, które są szalenie niebezpieczne, to być może właśnie interwencja z zewnątrz, być może właśnie takie drążenie ich, być może jednak w jakimś stopniu przynajmniej skłoni kogoś do jakiejś refleksji. Ale no najpierw trzeba ustalić. Na chwilę obecną mój obraz sytuacji a propos Opus Dei jest właśnie taki, to znaczy podejrzewam, że wiele rzeczy jest bardzo dobrych, ale uważam, że zakładam, że są elementy, które są bardzo niebezpieczne. No ale muszę tutaj właśnie zebrać więcej informacji i myślę, że będzie się to działo, tak jak zapowiedziałem w tamtym materiale. Sporo osób już się do mnie zgłosiło w tej sprawie, więc myślę, że będę miał okazję też na żywo postawić osobom z Opus Dei, związanym z Opus Dei, pewne pytania, pewne zarzuty i w jaki sposób to skonfrontować. Oczywiście w takiej rozmowie na żywo mniej sensu ma to, żeby mówić o jakichś konkretnych przypadkach, bo jak ja zapytam, czy faktycznie jest tak, że nieletni są werbowani, to taka osoba po prostu może odpowiedzieć nie, może odpowiedzieć zgodnie z prawdą, bo ona sama tego nie doświadczyła.
To nie zmienia faktu, że być może takie przypadki były dosyć często, tak? I te świadectwa osób, które mówią, że czegoś takiego doświadczyły, też mogą być prawdziwe, ale jeśli chodzi o teksty założyciela i zarzuty wobec tekstów samego Escrivy, no to tam naprawdę ta rozmowa z tymi członkami może mieć sens, tak? No bo oni mogą wtedy powiedzieć, jak to jest interpretowane, jaki jest cały kontekst tych tekstów, jakie są inne teksty, które się do tego odnoszą i które rzucają na to jakieś inne światło. I myślę, że tutaj faktycznie może być, że nie, myślę, że będzie jeszcze duży taki progres w tej sprawie. Taką mam nadzieję. Kolejne pytanie. Czy każdy sedewakantysta, to swoją drogą ciekawy dobór tych komentarzy, w pewnym sensie jestem zadowolony z tego, jak klikacie w łapki w tych komentarzach, bo tak te pytania, które są najwyżej, są wszystkie takie dosyć ciekawe, czy na swój sposób w pewnym sensie takie śmieszne, ale jednak i ciekawe. Czy każdy sedewakantysta, na przykład zwykły wierny, który popadnie w ten błąd, to schizmatyk, a w konsekwencji jest ekskomunikowany? To pytanie ma 17 łapek w górę. Nie, nie, na pewno nie. Sytuacja jest na tyle niejednoznaczna, że człowiek, który ma taką wątpliwość, a nie wiem, czy papież jest papieżem, czy nie, czy papież, który całuje Koran i który czci pogańskie bożki, jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, to odsyłam chociażby do tego krótkiego materiału PH24, wyjaśniam w 20 sekund. Tam są pokazane zdjęcia i nagrania, pomimo tego, że to jest taki materiał raczej komediowy. A więc, jeśli ktoś ma taką wątpliwość i nie wie, tak, czy papież traci w tej sytuacji urząd papieski, czy nie traci urzędu papieskiego, no to oczywiście w żadnym wypadku to nie czyni go żadnym schizmatykiem ani heretykiem. To jest po prostu pewna wątpliwość. W tym momencie, w którym człowiek wykorzystuje jakąś jedną tezę teologiczną, na przykład, no właśnie jest taka teza, że papież poprzez popadnięcie w herezję traci swój urząd, nawet jak to będzie tylko wewnętrznie, tylko w duchu, przez to, że stanie się heretykiem. Czy można przypuszczać, że papież jest heretykiem? Przypuszczać można, tak? Natomiast nie można tak po prostu, ja już mówiłem, że uważam, że można by go tak tradycyjnie postawić w stan podejrzenia o herezję ze względu na kult pogańskich bożków. Natomiast nie mamy jednocześnie tego urzędu, tej instytucji do tego, żeby tak po prostu papieża osądzić. Tłumaczyłem to w materiale, dlaczego nie jesteśmy sedewakantystami. Jeśli ktoś chce o tym więcej posłuchać, to odsyłam tam. Prawo kanoniczne przewiduje, że żeby biskupa zdjąć z urzędu, potrzeba właśnie sądu. On musi zostać osądzony i jeśli właśnie ze względu na herezję, to musi mu być ta herezja dowiedziona i musi być urząd, który to stwierdza. No, w przypadku papieża nigdy nie stworzono takiego urzędu, który mógłby to zrobić. I to jest podstawowa trudność w tej sytuacji. Natomiast jeśli ktoś bierze taką tezę i twierdzi taką tezę, że nie, nie, to w ogóle nie potrzeba. Prawo kanoniczne wprawdzie w przypadku biskupa to przewiduje, że żeby go zdjąć z urzędu, to trzeba to zrobić i on jest, nawet jeśli jest heretykiem, to jest biskupem urzędującym tak długo, dopóki nie zostanie zdjęty z urzędu. Wprawdzie tak jest, ale papież wystarczy, że wpadnie w wewnętrzną herezję i już ciach, nie jest. No jeśli ktoś tak twierdzi, uważam, że zupełnie nie jest to zgodne z prawem kanonicznym, z taką praktyką teologiczną Kościoła, ale jeśli ktoś tak twierdzi, to uważam, że wyznaje tezę, która teologicznie ma bardzo małą pewność, ale to też nie czyni go jeszcze schizmatykiem i heretykiem, no bo nie jest to teza, która jest jakaś heretycka i czy może mieć intencję schizmatycką, może tam być intencja, ale nie, nie tak po prostu z automatu. Nawet stawienie takiej tezy uważam, że nie jest schizmatyckie, ale jeśli ktoś tą tezę traktuje jak dogmat, to uważam, że tak, uważam, że to jest schizmatyckie. Czyli jeśli ktoś twierdzi, że każdy katolik ma obowiązek wyznawać właśnie tą tezę, którą my tutaj prezentujemy, że wystarczy takie wewnętrzne wpadnięcie w herezję i papież traci od razu swój urząd, koniec, nie ma. I jak ktoś w to nie wierzy, to nie jest katolikiem, to jest schizma, tak? I nawet w zasadzie herezja również, bo ktoś ustanawia swoje własne dogmaty. Dosyć długo odpowiadałem na to pytanie. Jak kształtować w dzieciach cnotę posłuszeństwa wobec rodziców? O, będzie materiał jutro, który również tą kwestię krótko porusza, więc nie będę teraz na to odpowiadał. Czy powrót do obrzędów Wielkiego Tygodnia sprzed reform Piusa XII ma rację bytu i czy powinno się to poważnie rozważyć?
Z dzisiejszej perspektywy te reformy wydają się być udanym ruchem przygotowującym do operacji plastycznej na liturgii zwanej Novus Ordo. Novus Ordo to nie jest operacja plastyczna, to jest dużo więcej. To jest podmiana, to znaczy pod pretekstem operacji plastycznej podmieniono pacjenta, zmieniono zupełnie, zupełnie inną osobę. To jest zupełna podmiana jakby, no, rytu w tym przypadku, zupełnie nawiązując do tego obrazu, zupełna podmiana osoby. Czy te reformy Wielkiego Tygodnia Piusa XII, czy one są dobre, czy one są złe? Mają elementy dobre, mają elementy złe. Mają elementy, które idą mocno w stronę takiego przygotowania na Novus Ordo. Mają elementy, które jak najbardziej są uzasadnione. Na przykład, jeśli chodzi o elementy uzasadnione, to jest moim zdaniem kwestia skrócenia ilości czytań z 12 w Wigilię Paschalną do 4. Dlaczego jest to uzasadnione? Faktycznie, moim zdaniem miało to ogromny sens w przypadku katedr i zakonów, gdzie było mnóstwo kanoników, mnóstwo diakonów, subdiakonów, którzy mogli w seminariach duchowych na przykład, mogli spokojnie to wszystko zaśpiewać pięknie i godnie. Exultet. Później te 12 czytań, później jeszcze, jeśli jest poświęcenie wody chrzcielnej, to tą prefację przy poświęceniu wody chrzcielnej. Tego jest naprawdę bardzo dużo, ale poszczególna, jeden ksiądz, który odprawia taką liturgię Wigilii Paschalnej, jeśli ma zaśpiewać to wszystko, to szansa na to, że to będzie naprawdę godnie i dobrze zaśpiewane, jest po prostu mała. To musi być ktoś o naprawdę dużym już talencie, żeby to zaśpiewać wszystko w tak dużej ilości, w tak krótkim czasie, w sensie w trakcie jednej ceremonii, że to zaśpiewa dobrze, jest stosunkowo mała, a więc moim zdaniem ma to sens, żeby skrócić to o te 8 czytań, które jednak były faktycznie długie. Podobnie jeśli chodzi o godzinę Wigilii Paschalnej, tam również była zmiana. Nie pamiętam, czy to było dokładnie w tym samym momencie, w sensie na pewno za Piusa XII przesunięto i to też była dobra zmiana, jeśli chodzi o przesunięcie godziny Wigilii Paschalnej, która przed, nie pamiętam kiedy, czy w latach 40., czy w latach 30., czy właśnie aż do lat 50., bardzo często była odprawiana w ogóle w dzień, w sobotę w dzień. To zupełnie nie ma sensu. Tak? Ta liturgia, to się na Nowusie swoją drogą też zdarza, że Wigilia Paschalna jest gdzieś tam o 13, 14, czy nie wiem, czy przed południem się zdarza, ale jeśli się zdarza, to jest to liturgiczna bzdura, liturgiczny absurd. No bo tej Wigilii, jak sama nazwa wskazuje, Wigilia to jest czuwanie nocne. I w Wigilii chodzi o poświęcenie nowego światła, tak? O to światło, które wchodzi do ciemnego kościoła. To zupełnie nie ma sensu w dzień. A więc to przesunięcie, które również miało miejsce za Piusa XII, również było bardzo, bardzo słuszne i potrzebne. I to był faktycznie powrót do tego, co było przez wieki praktykowane, ale co w jakiś, powiedzmy, taki trochę dyspensowo, wyjątkowy sposób weszło do praktyki kościelnej. Teraz też w Nowusie najwyraźniej w jakiś sposób to wróciło. Są też ruchy, które są dziwne, tak, niepotrzebne. Kwestia niedzieli palmowej i skrócenia tych ceremonii wydaje się zupełnie niepotrzebna, nieadekwatna. Kwestia Wielkiego Piątku, który no, miał swoją taką bardzo tradycyjną formułę, która została uproszczona w liturgii Piusa XII. Wydaje się, że tutaj nie ma jakichś realnych podstaw, żeby coś takiego robić. Czyli są zarówno wady, jak i zalety tej reformy z mojej perspektywy. Czy Kościół powinien wrócić do tego starszego sposobu odprawiania no nie tylko Wigilii Paschalnej, całego Triduum, czy całego Wielkiego Tygodnia, gdy mówimy o Niedzieli Palmowej również? Być może. Ale to nie jest kwestia, którą ja mam rozstrzygać. To znaczy, jeśli Kościół już będzie naprawiał swoją liturgię, to zdecyduje dokładnie, co zrobić. I wtedy należy się zastanowić, czy będzie należało się zastanowić, co robimy. Tak? Czy Wielki Tydzień zostawiamy tak jak w 62, czy zostawiamy tak jak w 50, powiedzmy w latach przed 55, czy robimy jeszcze coś innego. Tak? Wtedy Kościół będzie musiał, gdy będzie chciał naprawić liturgię, no to będzie musiał się nad tym zastanowić.
Natomiast za patologię uważam sytuację, gdy każdy sam wybiera, jaką liturgię chce odprawiać, tak? Na zasadzie, o, to ja odprawię według tego mszału, a ja według tego, i później tam mamy, tak, w internecie ogłoszenia, że tutaj będzie odprawiana liturgia sprzed tego i tego roku, a tutaj taka i taka. I to się wtedy robi faktycznie taki shopping, taki churching, jak to się mówi. Tak to się faktycznie coś takiego robi, że o, ja najbardziej lubię ten rocznik, a ja lubię ten rocznik, to pójdę tam. No jednak nie o to chodzi w liturgii. To myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, dlaczego bractwo walczy o tradycyjną mszę świętą, bo chodzi o to, żeby ona kształtowała wiarę. Tak długo, jak jakiś ryt kształtuje wiarę katolicką, jest bezpieczny, tak? Novus Ordo nie kształtuje katolickiej wiary, dlatego jest niebezpieczny, dlatego trzeba walczyć z nim jak z zarazą, tak? Przypominam jeszcze raz, Novus Ordo trzeba zniszczyć, bo jest to zaraza na poziomie wiary. Niszczy, dewastuje katolicką wiarę. Natomiast zupełnie czym innym jest kwestia rozważania tego, czy reformy Piusa XII Wielkiego Tygodnia były adekwatne, czy nie były. Można dyskutować, można stwierdzić, że nie były, ale na pewno nie ma powodu, żeby twierdzić, że one zagrażają wierze. Tak? Tam nie ma absolutnie nic, co by w jakiś sposób ujmowało szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, co by sugerowało, że nie ma rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie ma nic, co by negowało ofiarny charakter mszy świętej. No absolutnie nic z takich rzeczy tam nie ma, a więc nie ma powodu, żeby traktować to jako kwestię takiej, powiedzmy, wiary fundamentalne. Natomiast jeśli ktoś podchodzi do liturgii w sposób taki estetyczny, że najważniejsze, żeby mi się podobało, a no to wtedy tak, to wtedy musisz sobie wybrać właśnie taki ryt, który ci się najbardziej podoba, ale to naprawdę nie jest katolickie. Jakie formy pobożności i modlitwy poleciłby ksiądz na okres paschalny? Wielki Post dostarcza mnóstwo treści, modlitw i nabożeństw, a niestety okres Wielkanocy w tradycji zachodniej wydaje się niezwykle ubogi. Dlaczego wydaje się niezwykle ubogi? To bardzo mnie zaskakuje. Oktawa ma swoje własne teksty liturgiczne przez cały czas trwania oktawy, a więc mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy te teksty, powiedzmy samą sekwencję, która jest piękna, piękna teologicznie. Jakie formy pobożności i modlitwy poleciłby ksiądz na okres paschalny? Ja w ogóle raczej nie polecam, powiedzmy, takich bardzo konkretnych rozwiązań, że tu trzeba odmówić taką litanię, tutaj taką koronkę i tu wtedy, bo to są kwestie naprawdę trzeciorzędne. W naszej pobożności kluczowe jest to, żeby dobrze nasze obowiązki wypełniać. Wszystkie obowiązki. Przede wszystkim te wobec Pana Boga, czyli uczestniczymy w liturgii, czyli przystępujemy do sakramentów świętych, wypełniamy dobrze nasze obowiązki domowe i rodzinne, jak najbardziej trwamy na modlitwie. Jeśli chodzi o rozważanie, no to tutaj w okresie wielkanocnym, szczególnie te tajemnice wielkanocne są adekwatnym materiałem do rozważania. I myślę, że tutaj te teksty liturgiczne, opisy zmartwychwstania Pana Jezusa, one dostarczają naprawdę wystarczająco treści. No a przy tym wszystkim pamiętajmy jednocześnie o tym, że my robimy co możemy, ale w ten sposób tylko przygotujemy materię, a ostatecznie to Bóg musi zadziałać, żeby tą materię ukształtować w świętego. Odsyłam tutaj do moich kazań, w których był cały szereg takich kazań, które o tym mówiły. To były kazania pod koniec Wielkiego Postu na kanale FSSPX Polska. Tam były ze trzy kazania wielkopostne, także jak ktoś trafi na te wielkopostne z tego roku, to na pewno to tam będzie. Dlaczego Kościół do pontyfikatu Piusa X faktycznie respektował świecką ingerencję w konklawę w ramach Jus Exclusive? Widzę, że są jeszcze trzy komentarze. Tak, dlaczego respektował? Jaki jest konkretny kontekst historyczny? Tu chodzi przede wszystkim o cesarza. Cesarz austro-węgierski miał prawo do złożenia weta w konklawę. W sytuacji, gdy ktoś został wybrany na papieża, cesarz miał prawo to zawetować. I dzięki Bogu raz to zrobił. To było w ogóle coś wyjątkowego. No, w ten sposób Pius X został papieżem. To znaczy,
zamiast Piusa X miał być wybrany, nie pamiętam kto to był, ale uchodzący za wielkiego modernistę. Czyli tutaj naprawdę sytuacja była bardzo niebezpieczna i właśnie cesarz austro-węgierski. Czy to był wtedy cesarz, czy to się wtedy nazywało Austro-Węgry? Czy to już były Austro-Węgry? O, nie pamiętam. Jeśli to, to przepraszam za anachronizm. Cesarz skorzystał z tego prawa i dzięki temu weto, którego swoją drogą nikt z austriackich biskupów nie chciał zaprezentować, bo czuli właśnie, że to jest taka niewłaściwa interwencja, w sensie takim, że no, władza tak nie może. I biskup krakowski zaprezentował to cesarskie weto, a więc nie jako Polacy też mamy udział, my jako Polacy mamy udział w tym wecie. No i to jedno weto okazało się zbawienne. Być może trochę taka felix culpa to jest, tak, że właśnie w ten sposób ten wybór został powstrzymany. Musiałbym znać kontekst historyczny, żeby jakby wyjaśnić, jak do tego doszło, że to prawo zostało cesarzowi przyznane. Jest to na pewno coś takiego wyjątkowego, coś bardzo dziwnego, że władza świecka ma tak daleko idącą władzę. Natomiast nie powiedziałbym, że jest to coś, na co Kościół absolutnie nie mógł się pod żadnym pozorem zgodzić. Tak? Wydaje mi się, że jednak no, mówimy o wyborze, gdy jest ten wybór kardynałów. Może on być obwarowany jakimiś regulacjami prawnymi. Można się zastanawiać, czy są słuszne, czy są niesłuszne, ale nie oskarżałbym tutaj ani tych, którzy ze strony kościelnej się na to zgadzali, ani cesarza, że dopuścił się tutaj jakiejś zbrodni. Czy jest szansa na przedstawienie duchowości ruchu Światło-Życie domowego kościoła, podobnie jak Opus Dei? Ciężko mi znaleźć jakieś informacje o początkach powstania, współpracy z protestantami, upomnieniach kardynała Wyszyńskiego, że to zła droga. Z drugiej strony ksiądz Blachnicki stworzył alternatywę dla rozwoju duchowego dużej liczby Polaków w tamtym okresie. Tak, bardzo prawdopodobnym jest, że coś takiego powstanie. Kiedy zostanie wznowiona działalność Sapiniery w kościele? Rozumiem, że chodzi o Sodalicium Pianum, o taką w cudzysłowie małą inkwizycję, która miała śledzić duchownych o tendencjach modernistycznych, a więc myślę, że to nie powinna być tylko mała inkwizycja, tylko w naszych czasach to powinna być wielka hiszpańska inkwizycja, która będzie śledziła nie tylko heretyckie tendencje w kościele, ale również te związane z różnego rodzaju zbrodniami, współpracą z komunistycznymi reżimami i zbrodniami moralnymi. Myślę, że jak najbardziej potrzeba nie tylko takiej małej inkwizycji, jak ta Piusa X, taka informacyjna, tylko naprawdę takiej inkwizycji z czasów szczytu jej istnienia i funkcjonalności. Pamiętamy, że mam tutaj na myśli jej działalność w odniesieniu do duchownych Kościoła katolickiego. Jaka była najbardziej zgodna z nauczaniem Kościoła praktyka przedsoborowych katolików w przypadku różnych życiowych problemów? No, to dosyć ogólne pytanie. Czy zwracano się do świętych, na przykład z prośbą o uzdrowienie, pomoc w jakiejś niedoli życiowej, znalezieniu pracy i tym podobne? O, jak najbardziej. Tak. Stąd mamy świętych od wszystkiego, szczególnie patronujących jakimś konkretnym sprawom. A może bardziej były to pielgrzymki do sanktuariów czy miejsc świętych? Również. Gdzie ewentualnie można by było znaleźć teksty takich modlitw do świętych czy Matki Bożej? No, w starych modlitewnikach. Wydaje mi się, że na Tedeum w naszym wydawnictwie mamy taki duży modlitewnik, który zawiera mnóstwo modlitw. Nie mam na myśli tego naszego Tedeum, które jest taką podstawą funkcjonowania kaplic Bractwa, tylko jest też tam taki wielki modlitewnik ze zbiorem tradycyjnych modlitw i tam na pewno jest takich rzeczy bardzo, bardzo dużo. Czy różnice między mszałami sprzed roku 55 i po 55 są istotne? I czy mszał po 55, jak wnoszą niektórzy tradycyjni katolicy, można traktować jako reformę, jako wstęp do tej reformy? W zasadzie odpowiedziałem już na to pytanie, w sensie jest ono bardzo podobne do tego, co było wcześniej, bo te zmiany dotyczą przede wszystkim Wielkiego Tygodnia właśnie. Gdzie jest granica między umartwieniem ciała a samookaleczeniem? A więc umartwienie nie powinno prowadzić do trwałych szkód, czyli jeśli nawet to jest biczowanie, to nie powinno ono w żaden sposób uszkadzać naszego ciała. No dzisiaj biczowanie już raczej mało kto praktykuje, choć w tradycyjnych klasztorach jak najbardziej jest praktykowane.
Co to znaczy? To znaczy, że raczej chodzi tam o to, żeby przyjmować ból w duchu pokuty, niż o to, żeby wyrządzić sobie jakąś krzywdę. Czyli na poziomie intencji różnica jest kluczowa, tak? Czyli chcę przyjąć z cierpliwością, z oddaniem jakąś nieprzyjemność, żeby ćwiczyć swoją wolę, żeby pokutować za swoje grzechy, a nie chcę sobie zrobić coś złego. To jest różnica w intencji, a w praktyce umartwienie powinno być korzystne dla nas, również na tym takim materialnym poziomie. To znaczy, korzystnym jest zasadniczo, żeby człowiek i ograniczał jedzenie, i żeby był zdolny do tego, żeby pewnych wygód sobie odmawiać i żeby znosić pewne trudności. No a niekorzystnym jest, żeby ciął się żyletką, tak? To jakby nie ma żadnego sensu, tak? W sensie takim na poziomie, no że w sumie na żadnym poziomie nie ma sensu. Czy mógłby ksiądz nieco szerzej opowiedzieć o różnicach i ich wpływie na Kościół w przepisach kodeksu prawa kanonicznego między wydaniem z 17 a 83 roku? O, to wymagałoby osobnego materiału. Nie jestem w stanie tak spontanicznie powiedzieć, że tutaj i tutaj i tutaj trzeba coś koniecznie zmienić. To znaczy, to nie jest różne wydanie. To są dwa różne kodeksy prawa kanonicznego i taka dogłębna analiza faktycznie byłaby sprawą bardzo ciekawą, ale no oczywiście wymagającą dużego przygotowania. Tak na szybko, co jestem w stanie powiedzieć? Na pewno kwestie rozumienia Kościoła są tam niebezpiecznie przesunięte. To znaczy, mamy tam tą wizję Kościoła, która jest już taka nieoczywista, niejasna, taka powiedzmy idąca w tą stronę może nie anonimowego chrześcijaństwa, ale jednak takiej ogólnie pojętej wspólnoty wiernych, a nie bardzo konkretnie jednego świętego powszechnego i katolickiego Kościoła z głową, którą jest papież. Ale tutaj znowu musiałbym żeby wejść w szczegóły, musiałbym sobie te rzeczy jeszcze raz przypomnieć. Kwestia stwierdzenia nieważności małżeństwa to również jest w prawie kanonicznym. To już się tam zaczęło. Było niedawno znowu jakieś uproszczenie, ale to już w nowym prawie kanonicznym jest ten powód podany. Jeśli małżonkowie, nie małżonkowie, jeśli składający sobie przysięgę nie rozumieli wystarczająco tych zobowiązań, które przyjmują, nie byli wystarczająco dojrzali, żeby zrozumieć całą głębię tych zobowiązań. Czyli wprowadzono zupełnie nowy powód, który może, no nie może w zasadzie, ale może posłużyć do domniemanego stwierdzenia nieważności, który jest absurdalny, to znaczy, który na podstawie którego można każde małżeństwo rozwiązać, w cudzysłowie nie można żadnego rozwiązać, bo takie stwierdzenie po prostu jest niefunkcjonalne, nie działa, nie rozwiązuje małżeństwa, ale w praktyce jest tak szerokie, że może to wyrządzić no, ogromne szkody, w sensie każde małżeństwo można by w ten sposób stwierdzić, określić jako nieważne, ale żeby tutaj coś konkretnego powiedzieć, musiałbym naprawdę dłuższy czas na tym posiedzieć. Szczęść Boże, czy na sądzie ostatecznym Pan Bóg będzie brał pod uwagę grzechy odpuszczone na spowiedzi? A więc sam grzech zostaje, jeśli zostaje odpuszczony na spowiedzi świętej, no to jest już odpuszczony, ale mogą być jeszcze kary doczesne, które człowiek albo odpokutuje na ziemi, albo w czyśćcu. No i jeśli są jakieś kary do odpokutowania w czyśćcu, no to oczywiście są do odpokutowania. Tak? I w tym sensie ten grzech może mieć jeszcze jakieś konsekwencje, chociaż tutaj raczej w kontekście sądu szczegółowego, a nie już tego wielkiego publicznego sądu ostatecznego. Bardzo ciekawe pytanie. Wielu dzisiejszych księży ostrzega przed dość kontrowersyjnymi zagrożeniami duchowymi, takimi jak Harry Potter, Hello Kitty, kucyki Pony, czy na przykład wschodnie sztuki walki. Wiem, że niektórzy wierzący przyjmują to bezkrytycznie. Ja nie mam takiej pewności. Jak ksiądz czy bractwo na to się zapatruje? Czy należy zabraniać dzieciom czytać Harry'ego Pottera lub trenować karate? Tutaj odsyłam do materiału, który ukaże się w niedzielę. Materiał będzie w dużej mierze o kwestiach wychowawczych, ale to również w dużej mierze wyjaśni to pytanie. To znaczy, w tym momencie, w którym Kościół nie
ma właściwej antropologii. Nie rozumie, kim jest człowiek, nie rozumie, jak działa wychowanie człowieka. Zamiast wyrabiać w człowieku cnoty, które sprawią, że będzie w stanie przez to życie iść jak ten właśnie, jak pan, tak? Jak wolny i świadomy człowiek, który idzie i potrafi rozstrzygnąć, co jest dobre, a co złe. Jeśli tego nie ma, to albo Kościół wpada w taką, że róbcie, co chcecie, albo wpada w, powiedzmy, skrajność zupełnie przeciwną, czyli w taką lękliwość. Uwaga, 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 tutaj trzeba uważać na to, na to, na to, 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 zobaczcie, tu jeszcze to, 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 to i to, i to, i to. I są takie metody wychowawcze, faktycznie nierzadko nawet właśnie powiedzmy, że w tych takich bardziej konserwatywnych, nowusowych środowiskach, żeby właśnie tak wszystkiego się bać. Cały czas to wszystko jest jakimś wielkim zagrożeniem. Tu trzeba się cały czas przed czymś strzec i na coś uważać, i nie do końca wiedząc nawet dlaczego na wszystko trzeba jakoś tam właśnie wszystkiego trzeba się strzec i wszystkiego trzeba się bać. A więc mogą być elementy popkultury, które są w jakiś sposób niebezpieczne. Być może coś w tych rzeczach wymienionych jest, ale to takie rzeczy są, powiedzmy, stosunkowo mało istotne. W sensie, jeśli, nie wiem, tak, ktoś ma jakieś zarzuty wobec Hello Kitty, no to trzeba zadać sobie pytanie, no dobra, no to widzę, coś tam właściwego, czy jest coś niewłaściwego. Jeśli widzimy, że są jakieś zarzuty, no to można je przedstawić, ale nie należy robić z tego jakiejś takiej właśnie pierwszej linii frontu pomiędzy siłami zła a siłami dobra. Wobec Harry'ego Pottera można postawić zarzut, że korzysta faktycznie z takich okultystycznych elementów. To w książce dla dzieci, no, jest trochę dziwne, tak? Że są wykorzystane faktyczne okultystyczne elementy. To nie jest problem, nie jest to, że tam jest magia. Problem nie jest to w pierwszej linii, że bohater nie jest jakiś idealny. Bohaterowie często nie są idealni. Ale tutaj ten okultyzm, no jest to jakiś zarzut i warto na to zwracać uwagę i warto to wziąć pod uwagę, gdy mówimy o małych dzieciach, tak? Gdy mówimy o dawaniu małym dzieciom jakichś książek. Natomiast gdy mówimy już o nastolatkach, takim wieku 15-16 lat, to jest raczej już sytuacja, gdzie należy im zwrócić uwagę na to, co tam faktycznie może być zagrożeniem, ale w tej sytuacji zabranianie im czytania tego, dlatego że jakiś tam zarzut jest, może zadziałać dokładnie odwrotnie. Tak? W tym czasie buntu raczej to może zachęcić do tego, żeby z tego skorzystać. I taki młody człowiek oczywiście nie dostrzeże tam żadnych zagrożeń, a więc będzie tylko wniosek z tego taki, że ci starzy boomerzy to w ogóle panikują i mają, i świrują. A jeśli się pokażę takiemu, no jeśli mówimy już o nastolatku, tak, uważam, że tu i to, zwróć uwagę na to i na to, zobacz, tu wykorzystane są takie i takie okultystyczne elementy, to jest dziwne, tak? I jeśli wtedy on sobie to przeczyta, zwróci na to uwagę, to będzie w jakiś sposób tam ostrzeżony, tak, że aha, no faktycznie, być może coś w tym jest. Czyli mogą być i na pewno w popkulturze wiele jest takich elementów i nie twierdzę, że należy je lekceważyć, ale też nie należy robić z tego pierwszej linii frontu w walce dobra ze złem. Czy wyprawy wysokogórskie, na przykład himalaizm, są dopuszczalne moralnie w przypadku katolika mającego męża, żonę i niepełnoletnie dzieci? Wiążą się z wysokim ryzykiem śmierci lub kalectwa oraz wysokimi wydatkami. Roztropność. Roztropność musi to rozstrzygnąć, to znaczy należy konkretnie ocenić to ryzyko i człowiek, który się na tym zna, jeśli jest takim himalaistą, no to powinien to ryzyko rozstrzygnąć, tak? Czy to jest faktycznie realne zagrożenie? I na pewno człowiek, który ma odpowiedzialność za rodzinę, powinien być bardziej ostrożny niż człowiek, który takich zobowiązań nie ma. Czy krótki pocałunek w usta z chłopakiem dla okazania wzajemnych uczuć na powitanie bez złych intencji jest grzechem? I jeśli tak, to jakim? Mówiłem o tym w materiale. Chyba też były pytania i odpowiedzi. Całować czy nie całować? Tam dokładnie mówiłem, jaki pocałunek jest grzechem, a jaki nie jest. A więc namiętny pocałunek jest grzechem. Jeśli jest to pocałunek taki, powiedzmy, tylko właśnie na powitanie, taki jak w policzek, o, tylko że w usta, to może to nie być w ogóle żadnym grzechem. Znaczy, jeśli nie jest pocałunkiem namiętnym. Co to znaczy namiętny pocałunek? Tam podałem przykład w tamtym materiale.
pocałunku Honeckera z Breżniewem, jeśli dobrze pamiętam, to był właśnie namiętny pocałunek na powitanie, można powiedzieć, i żeby wyrazić socjalistyczną miłość pomiędzy bratnimi narodami, ale takich nie można. Na jakiej zasadzie powstaje pokusa? Czy działa to w ten sposób, że jakiś upadły byt duchowy podsuwa złą myśl człowiekowi? Jeśli tak, to jak to jest w ogóle możliwe? A więc pokusa może przyjść z bardzo różnych stron. Trzech wrogów naszej duszy: świat, zły duch i nasza własna dusza, to znaczy skażona grzechem pierworodnym. A więc świat może nas kusić do jakichś światowych rzeczy, różnego rodzaju pożądliwości. Nasze ciało, czyli nasza upadła natura, również może nas kusić do jakichś pożądliwości albo jakiegoś tam gniewu, na przykład to też jest ze strony ciała. I zły duch może nas kusić do czegokolwiek, raczej pompując emocje, tak? Raczej w ten sposób, niż bezpośrednio, w sensie nie ma wpływu bezpośrednio na nasz rozum, ale może mieć wpływ na te bardziej materialne władze duszy, czyli po części też na przykład na wyobraźnię. Jak na chłopski rozum wytłumaczyć komuś paradoks wolnej woli? Jeśli naprawdę na chłopski rozum, jeśli chodzi po prostu o to, żeby wyrazić, jaka jest wolna wola, no to po prostu trzeba ją zaprezentować, że faktycznie działa. To znaczy, że ja mogę wybrać, czy mojego rozmówcę spoliczkować, czy nie. Jestem jednak w tej kwestii wolny, na przykład. Znaczy, niekoniecznie polecam stosowanie akurat takich przykładów, ale może w niektórych przypadkach właśnie to zadziała. Czy rozsądne jest dawanie pieniędzy zamiast prezentu dziecku z okazji przystąpienia do pierwszej komunii świętej? Jaka maksymalna kwota może być dopuszczalna? No, nie ma jakiejś jednej kwoty, która byłaby dopuszczalna. Czy to jest rozsądne? Myślę, że w tej sytuacji prezent jest bardziej adekwatny, ale nie robiłbym tutaj żadnych przykazań. Chciałbym edukować się w bractwie. Jakie są wymagania, aby wstąpić do akwinaty przed seminarium? A więc, jeśli chodzi o szkołę, to zachęcam do wejścia na naszą stronę, zakładkę rekrutacja. Jeśli chodzi o przedseminarium, to należy się zgłosić do księdza odpowiedzialnego za kaplicę, do której uczęszczamy na mszę świętą. Jeśli nie, jeszcze nie uczęszczamy, to należy zacząć uczęszczać, zgłosić się do księdza i on pokieruje dalej. Kolejne pytania, jak zauważyłem, już nawiązywały do poprzednich, nie były jakieś porywające. Nie oznacza to, że być może jeszcze pod spodem były jakieś bardzo ciekawe, ale już nie czytam wszystkich 200, które tam były. Przepraszam jeszcze raz, że nie udało się po raz kolejny spotkać na żywo i tylko tak na sucho odpowiadam na Wasze pytanie. Mam nadzieję, że następny piątek spotkamy się już na żywo. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i tak jak w zwyczaju było zawsze, że odmawiam dziesiątych różańca w intencji wszystkich, którzy uczestniczą w tym spotkaniu na żywo, tak teraz też odmówię w intencji wszystkich tych, którzy ten materiał obejrzeli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.